Michał Święcimka po spotkaniu z Wartą Poznań. Michał, debiut na nowej pozycji, nawet udany. No, tylko wynik niedobry. No tak, no to będzie na pewno oceniał trener, ale miał do mnie zaufanie. Po prostu wypadł Wojdyga, musieliśmy przestawić obronę, no i tam wylądowałem. No, trener mnie postawił, po prostu chciałem wykonać zadanie w 100% i mam nadzieję, że jakoś to wyszło. Przed sezonem mówiłeś, że było kilku niskich defensywnych pomocników, a teraz tak dołożyłbyś jeszcze strzał z dystansu i Roberto Carlos nam się szykuje. No tak, jeśli chodzi, nie wiem, teraz o ośrodek czy o moją pozycję, no ale w tym meczu zagrałem na boku obrony. Mam nadzieję, że to będzie już skutkowało w sensie punktów, bo mimo, że gramy dobrze, to robimy dużo błędów w obronie i tracimy te punkty, bramki głupie. No i mam nadzieję, że poprawimy się w obronie i w następnych meczach będzie lepiej. A muszę Cię zapytać o dyspozycję w ataku. Dlaczego to się tam nie chce skleić? No nie wiem, no trenujemy na treningach bardzo intensywnie. Próbujemy na pewno poprawiać skuteczność. No co mogę powiedzieć, na razie mało strzelamy, tracimy głupie bramki. Mam nadzieję, że będziemy pracować i nad obroną i nad atakiem. Mówi się, że lepiej się gra z czołówką, bo potrafi otwartą piłkę zagrać, nie zamyka się. Jak sądzisz, te zespoły takie jak Bełchatów, Raków Częstochowa mogą być łatwiejsze dla Was? Nie, w tej lidze z każdym można wygrać, z każdym można przegrać. Tu nie ma zespołów lepszych, słabszych, każdy ma inną taktykę. Polonia Bytom na przykład miała tylko defensywę na kontry i widać, że to skutkuje. Myślę, że Bełchatów gra w piłkę i widać, jak ostatnio przegrał też dwa mecze i nie skutkowało. Dlatego z każdym rywalem można wygrać, nieważne jaka jest taktyka. Mam nadzieję, że my będziemy patrzeć na siebie i my będziemy przejść do przodu. Dziękujemy za walkę i liczymy na 3 punkty z tym Bełchatowem, żebyście się wreszcie odbili od tych dołów. No dziękuję, mam nadzieję, że 3 punkty w niedzielę będą. Dziękuję. Dzięki.